Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza, rozdziale 7, wersetach od 24 do 35? Gdy odeszli posłowie Jana, zaczął mówić do ludu o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustkowie? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka w delikatnym ubraniu? Oto ci, którzy ubierają drogie ubrania i w luksusach żyją, są w domach królewskich. Co wyszliście zobaczyć? Czy proroka? Tak, powiadam wam, bardziej znakomitego niż proroka. To jest ten, o którym jest napisane: oto ja posyłam posłańca swojego przed obliczem twoim, który ci przygotuje drogę przed tobą. Bo powiadam wam, nikt z tych, którzy narodzili się z kobiet, nie jest większy od Jana. Jednak najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Wszyscy ludzie, którzy słuchali i celnicy, uznali Bożą sprawiedliwość, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i prawnicy uznali za nic postanowienie Boże o nich, nie będąc ochrzczonymi przez niego. A Pan powiedział: do kogo przyrównam ludzi tego plemienia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedne do drugich: graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie swoje dzieci. Zaledwie posłańcy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić o nim do tłumów. Po ludzku mówiąc, Jan nie był kimś wielkim. Bóg uznał go jednak za największego z proroków. Dlaczego? Ponieważ jako jedyny ze starotestamentowych proroków zapowiadających przyjście Chrystusa, mógł zobaczyć go osobiście i przygotować mu drogę. Wraz z przyjściem tego wielkiego proroka kończy się okres obowiązywania zakonu. Przyjście Pana Jezusa wprowadza nowy okres – Królestwo Boże. Ten nowy stan cechuje się cudownymi, niebiańskimi i wiecznymi błogosławieństwami. Tak, że najmniejszy w tym królestwie jest większy od największego proroka z czasów starotestamentowych. Jak bardzo poważna jest wymowa wersetów 29 i 30. Faryzeusze pozbawili się świadomie cudownych błogosławieństw. Ale czy ten, kto chce zadowolić Boga przez własny wysiłek, nie jest podobny do faryzeuszy? Przez swoją postawę udaremnia odwieczne zamierzenia Bożej łaski, która chce za darmo podarować człowiekowi zbawienie. Nie wszystkich można porównać z ludźmi tego pokolenia. Mądrość także posiada swoje dzieci. Słuchają one słowa Bożego i są mu posłuszne. Pouczenia mądrości znajdziemy między innymi w przypowieściach Salomona od 1 do 9 rozdziału.